Hej kochani, zapraszam Was na kolejny film. Dziś pokażę Wam kilka nowości z kosmetyków z Ameryki i będzie tu bardzo, ale to bardzo dużo pielęgnacji. Tym razem nie zamówiłam zbyt dużo kosmetyków do makijażu, ale właśnie pielęgnacyjne. Jest też trochę nowości, które się pojawią na stronie, więc zaczynamy. Zacznę może od Aussie, to jest marka, którą bardzo lubię, marka do włosów. Jest to marka australijska, jak sama nazwa wskazuje. Mam tu odżywkę Luscious Long Conditioner. I te rzeczy pachną tak bajecznie, że chyba żadne kosmetyki do włosów tak nie pachną. I mam też 3 Minute Miracle Deep Treatment, jest tu napisane. Też odżywka z troszkę innym sposobem aplikacji. Pamiętam, że kiedyś byłam na siłowni i położyłam coś na tą odżywkę i właśnie zapomniałam, że to jest taki sposób aplikacji, a nie inny i mi się trochę rozlała. W każdym razie jest to bardzo dobra odżywka. Taka prawie maska. Ta ma nawet trochę kokosowych takich nut. Nie wiem, czy tutaj są... Jest olej kokosowy, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie te rzeczy pachną i są też w dobrych cenach na stronie. Zamówiłam też dwie maski z Bingo Spa. W ogóle kocham maski do twarzy i jak wiecie, lubię je testować. Jak chcecie, nagram ich test, ich konkretnie test. Pierwsza maska, którą zamówiłam, to jest ze 100% olejem migdałowym, czyli taka maska na pewno nawilżająca. To jest marka, która się pojawia czasem w aptekach, czasem w jakichś drogeriach, ale też widziałam w gabinetach spa. Jaki przyjemny zapach. Z czymś mi kojarzy, z jakimś deserem. I teraz będę szukać odpowiedzi, ale w każdym razie pachnie jak taki jakiś deser z migdałami. Jak jakieś takie ciasto, nie wiem. A druga maska to jest kaszmirowa maska, wzbogacona proteinami jedwabiu i olejem arganowym. I zaraz sobie powącham, jak ta pachnie. Ta jest żelowa, jaka fajna. Normalnie żel, zobaczcie. I to już jest zapach taki bardzo, taki zapach skórzany. Trochę męski, zapach taki, takich perfum, naprawdę fajna, żelowa maska. Nie wiem, czy tej nie podaruję mojej mamie właśnie z jedwabiem i z olejem arganowym, a drugą sobie zostawię. Na pewno jej przypadnie do gustu. Kolejna maseczka, którą sobie zamówiłam, to jest 5-minutowy detox ze Spa Sanctuary. Nie wiem, czy widzieliście już mój poprzedni film, gdzie pokazywałam Wam taki zestaw zapachowy do domu. I chyba Szusz pokazywała i Oleśka, bo te zestawy były świetne. I do dziś mam ten zestaw, nawet patyczki mi do końca się jeszcze nie zużyły. I to, ta maska podobno rozgrzewa nam skórę, a ja coś takiego uwielbiam. No i jeszcze z węglem. Kurczę, otwórz się. Jest tak zabezpieczona, że nie mogę jej tutaj otworzyć. I nie jest czarna. Nie jest to maska czarna. Jest to maska szara. Nie ma jakiegoś mocnego zapachu. Chcecie? Nagram test na żywo. Jestem jej ciekawa. Dalej z takich kosmetyków pielęgnujących zamówiłam sobie Bio Oil. Nigdy go nie miałam. Kiedyś miała go moja mama. Jest to olejek na blizny, roztępy, na nierównomierny koloryt do skóry starzejącej się odwodnionej. Nawilżający. Ma witaminę E, olejki z rumianku, lawendy, rozmarynu, nagietka. Na twarz i ciało, nietłusty, szybko się wchłania, hipoalergiczny i odpowiedni do skóry wrażliwej. Wiem też, że kobiety w ciąży mogą go stosować. Pamiętam, że widziałam kiedyś jakieś takie reklamy. Może być też po kąpieli, do kąpieli. Można to dodawać. Taki, wiecie, wszechstronny olejek. Zaraz powącham, czy ma jakiś w ogóle zapach. Teraz mi się wydaje, że widziałam kiedyś właśnie, że do cery trądzikowej można go używać i w jakimś mniejszym opakowaniu. Może mi się teraz wydaje. Znam ten zapach. To jest właśnie zapach jakiś taki rozmarynowy. Zapach takich ziół. Ale nie jest drażniący. Nie jest jakiś taki bardzo... mocny, żeby przeszkadzał. Naprawdę fajny. Będę wcierać moje roztępy i celulit. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest szampon do brody. Wprawdzie ja nie mam brody, Darek nie ma brody, ale facet mojej siostry ma i dla niego właśnie zamówiłam ten szampon. Jak to zobaczyłam, mówię, muszę to zamówić. Jestem bardzo ciekawa zapachu. Była też pomada, była też jakaś odżywka, jakiś olejek i ma bardzo męski zapach. Podobny zapach, jak mają kosmetyki z Bath & Body Works męskie. I marka to jest Hazon. Hazon, coś takiego. Szampon do brody. Dwie nowości. Odżywka i szampon w kostce. Odżywkę, szampon już miałam, ale odżywki nie miałam. Jest to chyba marka rosyjska. Le Café de Beauté, ale wszystkie napisy są tutaj po rosyjsku. Więc nie wiem, czy Wam coś tu poczytam. O, jest naklejka. Balsam twardy do włosów. Intensywna regeneracja. Twardy balsam do włosów. Oparty na naturalnych składnikach, ekstrakt z piwonii, olej żożoby, masło shi, keratyna, prowitamina, witamina E. Regeneruje suche i zniszczone włosy, ułatwia, usuwa suchość i rozdwajanie końcówek, przywraca siłę i zdrowy blask. Nakładamy balsam na wilgotne, czyste włosy, rozprowadzamy na całej długości włosów, pozostawiamy na 1-2 minuty i zmywamy wodą. Ja mam nadzieję, że to wiecie, co zadziała, bo ja zwykle sobie stosuję właśnie takie odżywki lub maski, które normalnie mają silikony, SLS-y, a takie kosmetyki w kostce są zwykle bardziej naturalne i nie pienią się tak samo mocno, więc zobaczymy. No chodź tu.
W ogóle planuję Wam nagrać film, osobny film o produktach w kostce. O, i ma opakowanie. Tego brakuje mi w przypadku Bomb Cosmetics, bo mam właśnie szampon z The Bomb. Z Bomb Cosmetics i właśnie nie ma opakowania. Mydelniczka jest niezbędna, żeby przechowywać ten produkt. Jaki ładny zapach. Jak zapach takiego balsamu, no balsamu do włosów albo jakiegoś szamponu. Bardzo ładny, delikatny zapach, taki trochę kwiatowy. I tu mam szampon, też właśnie z tej marki. A ten pachnie już w ogóle przyjemnie owocowo. Ten szampon pachnie owocowo, mimo że też ma kwiaty namalowane. I coś o tym szamponie. Też intensywna regeneracja. Bez SLS-ów, silikonów i parabenów. No i wmasować wilgotne włosy, wykonywać masaż do pojawienia się piany i zmywać wodą, można powtórzyć. Takie produkty starczają na bardzo, bardzo długo, można też je zabrać w podróż, nic Wam się nie rozlewa. Także jest to na pewno plus, natomiast działają troszeczkę inaczej niż tradycyjne szampony, więc jak chcecie, mogę Wam zrobić film właśnie osobny o tych produktach. Lecimy dalej, bo mam tu jeszcze kilka rzeczy. Mam tutaj Znakomi, to jest marka, która ostatnio pojawiła się w mojej aptece pod domem, ale znalazłam na kosmetykach z Ameryki ten produkt. To jest krem kokosowy do ciała, twarzy. Organiczny olej kokosowy w postaci jedwabistego kremu, czyli olejek zamieniony w krem. Jak to pachnie. Jak ja kocham zapach kokosa, a szczególnie latem, jaki on jest gęsty w ogóle. Uwielbiam kokos, uwielbiam, jestem uzależniona od kokosa Raffaello, wiórków kokosowych, drinków kokosowych, wszystko co kokosowe. I mamy tu rzeczywiście woda, olejek kokosowy i kilka innych składników, ale nie ma długiego składu. 100 ml, marka Nakomi. Widziałam też, słuchajcie, peeling kokosowy i muszę go sobie kupić, bo powąchałam go, był tester w sklepie. I ten peeling pachnie tak obłędnie, jeżeli lubicie kokosy, takim prawdziwym kokosem pachnie. Ten krem i peeling Wam polecam. W sensie peelingu jeszcze nie testowałam, ale jeżeli chodzi o zapach, to wygrywają. Jeżeli chodzi o kokos, to mam też Pineapple Sunset. Mój ulubiony z Kringle Candle wosk. Zużyłam już chyba dwa opakowania. Pachnie jak ananas pomieszany z kokosem, jak piña colada. Po prostu moja ukochana piña colada. Kolejne masło, które sobie zamówiłam, to jest The Body Shop. I to jest zapach Satsuma. Pachnie tak mandarynkowo przepięknie. 50 ml, idealne na wyjazdy. Ja mój zużyłam, moje poprzednie masło o zapachu mango zużyłam sobie w Hiszpanii. Także kolejne na wyjazdy, tego nigdy za wiele. Zamówiłam też rzęsy Ardell, Demi Wispies, bo mi się kończą. Jedne na pewno podaruję mojej siostrze. I były w bardzo dobrej cenie, bo były chyba za 11 zł, więc naprawdę była taka promocja. Mam nadzieję, że jeszcze promocja jakaś będzie. Linki macie wszystkie na dole. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest szczotka do torebki Campa Look. I jest zupełnie inny design niż Tangle Teaser. Oczywiście Tangle Teasery też dostaniecie w kosmetykach z Ameryki na stronie, te kompaktowe. A to jest zupełna nowość i chciałam, powiem Wam szczerze, zobaczyć, taki trochę mam tutaj pretekst, żeby to zamówić, żeby tutaj Wam pokazać i żebym przy okazji się sama przekonała. Taka szczotka. I co było ciekawe, to te szczotki były w trzech grubościach jakby, jeżeli chodzi o włosie. To jest do włosów grubych, ja mam dużo włosów. I to włosie, że tak powiem, oczywiście włosie w cudzysłowie, te końcówki są inne niż w przypadku cienkich włosów. Macie tam trzy właśnie grubości. Marka to jest Michael Mercier, Campa Look. O kurczę, jak mi tu dokładnie czeszę włosy. Są też normalne wymiary szczotek, ale te są właśnie takie podręczne. Spoko sprawa. Pierwszy raz się z tym stykam. I mam teraz jeszcze takie ciekawostki na koniec. Kolagenowe płatki pod oczy z Revitale i ich jest tu sporo. Powiem Wam, że tutaj jest naprawdę, nie pamiętam ile tu było, czy 5 czy 10, ale chyba 10 aż sztuk. Właśnie zamówiłam, dlatego że jest ich dużo, a ja często ich używam. Można ich używać też przed henną. Tak, 10 sztuk, znaczy 5, na 5 razy 10 sztuk, tak? Bo mamy po 2. Więc dużo i są w bardzo dobrej cenie, więc bierzcie. Można też używać przy zabiegach przedłużania rzęs. I drugie to mamy wosk z tej samej firmy, wosk do twarzy. Ja używam wosku tu wszędzie dookoła. I mamy standardowy wosk. 12 stripsów, czyli 6 podwójnych. Z tej marki Revitale mam też dwie takie wielkie maski żelowe, kolagenowe. Też chyba jedną podaruję mamie. Tak wyglądają, używamy w całości. Jeżeli chcecie, test na żywo. Jak najbardziej zrobię test na żywo. Uwielbiam takie rzeczy.
szczególnie przed jakimiś wyjściami warto sobie taką maskę zrobić, ale ona jest naprawdę żelowa, tutaj się woda aż przelewa. Dalej mam tarkę do stóp, tarka z Peggy Sash i ja bardzo lubię te tarki, one są najmocniejsze jakie miałam do tej pory. Moja stara już się niestety zniszczyła, mam nadzieję, że ta też będzie równie mocna. Jeżeli kiedyś traficie tarkę z Peggy Sash, to sobie kupcie, jest najlepsza i ta była w bardzo dobrej cenie na stronie. I mam również coś, co widziałam na Instagramie, chcę Wam zrobić instatest. Są to takie szablony do malowania oczu, do malowania kresek. No coś niesamowitego, mam nadzieję, że to będzie działać. Mam też szablony do brwi, będą testy. I na koniec mam coś, co zamówiłam z czystej ciekawości. Golden Rose, jest to taka kredka do tuszowania odrostów. Wprawdzie ja nie mam odrostów, nie mam ciemnych włosów, ale jestem ciekawa, chciałam to dla Was przetestować. Czy to w ogóle działa? Można tuszować odrosty, można tuszować siwe włosy. Chciałam zobaczyć, czy faktycznie zostawia to kolor. O kurczę, jaki czad. Można sobie normalnie pomalować tutaj przy przedziałku. No ja teraz, tak jak mówię, u mnie to nic i tak nie widać, ale jest tu normalnie kolor. Nieźle, czad. Będę to na pewno oddawać mojej przyjaciółce, która ma ciemne włosy. To też może dać takie złudzenie zagęszczonych włosów. Naprawdę fajna sprawa. Kochani, to tyle w dzisiejszym filmie. Ja uciekam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że podobały Wam się te nowości. Jest tu dużo bardzo ciekawych kosmetyków. Wielu z nich nie miałam. Wielu marek nawet nie widziałam na oczy, więc pierwszy raz się z nimi zetknęłam. Bardzo ciekawe kosmetyki. Dajcie znać, co sądzicie, co Wam się najbardziej podobało i co mam testować w pierwszej kolejności. Nagram już za parę dni, na pewno znajdziecie jakiś test maseczki, bo mam tu kilka masek do przetestowania. To tyle, do zobaczenia niedługo. Pa, pa.